Cześć wszystkim, Chris Rudolf, telewizja nowej rzeczywistości. Dzisiaj nagrywam dla studia VTV, ale też podobny temat poruszałem w audycji pod tytułem Wielkie Zwiedzenie Bez Konia Trojeńskiego, który możecie znaleźć na moim kanale Chris Rudolf TV, telewizja nowej rzeczywistości. No tak, to jest, że ostatnio nadaję i u siebie, i u Rachela. U Rachela mam większe zasięgi. Ale też w jakiś tam sposób chyba urozmaicam tamtejszy program. Dzisiaj chciałem znowu poruszyć temat mentalnego plecaka przetrwania, czyli cyklu spotkań warsztatowych, jakie przygotowałem dla Was na najbliższy czas. Uważam, że ten temat jest bardzo ważny, ale jak widzę, olbrzymia większość ludzi nie widzi zasadności w ogóle. Zainteresowania się mentalnym plecakiem przetrwania. Uważają, że już jako ludzkość wygraliśmy, że jaszczury się wycofują, że są przegrani, że miliony ludzi już otworzyło oczy, przebudziło się w związku z tym jaszczur skuli ogon i zniknie gdzieś tam w otchłaniach losu. No niestety tak nie będzie, bo jaszczur jest bardzo przebiegłym graczem. Nie po to, Tysiące lat trzymał ludzi w, w zniewoleniu, żeby teraz tak łatwo odpuścić. Po po poza tym dla Jaszczura to jest gra o życie bez ludzi. Jaszczur nie jest w stanie funkcjonować, ponieważ nie ma mocy twórczych, ponieważ nie ma kreacji i tylko ludzie służą mu do tego, by wykreować świat taki, jaki jaszczurowi jest potrzebny. E, no pojawiły się pytania, po co ten e, mentalny plecak, po co e, te warsztaty, przecież one są niepotrzebne. No ja widzę, że ludzkość bardzo błądzi, że w ogóle opiera się na fałszywych przesłankach, że e, całkowicie odczapy e, poglądy królują wśród ludzi, Którzy w to ślepo wierzą, łykają jak Pelikan, wszystko, co tam im alternatywne media przynoszą i nie widzą zagrożeń. W ogóle nie mają pojęcia o tym, jakie są plany Jaszczura, a jakiego typu taktyki stosuje, i o co w tej całej grze chodzi. To, że ktoś tam mówi, jeden drugi trzydziesiąty, że już wygraliśmy, no to Możecie oczywiście w to wierzyć, ale, ale weźcie pod uwagę bardzo wiele innych aspektów, które pokazują, że po pierwsze nie należy lekceważyć przeciwnika, po, poza tym no, no, troszeczkę skromności i poczekajmy z tym ogłoszeniem zwycięstwa, aż to zwycięstwo się pojawi, a wcale ono nie jest tak blisko, ponieważ Jaszczur przygotował bardzo nieładne chwyty, bardzo nieładne uderzenia, po to tylko, żeby samego siebie ocalić, a liczba ofiar, jeśli chodzi o ludzi, to go nie interesuje, to widać na ostatnich działaniach wojennych na Bliskim Wschodzie i tak dalej. Człowiek tam się nie liczy, bo jest tylko bydłem według jaszczurzych wzorców, no i tak należy do tego podchodzić. Więc widzę w ludziach całkowite niezrozumienie. oczywiście nie mówię tu o wszystkich, ale w bardzo wielu, czy moich znajomych, czy dalszych znajomych, czy nawet nieznajomych, których gdzieś tam widzę na YouTubie, czy na Facebooku. Jest olbrzymie niezrozumienie, więc zaznaczam i ostrzegam, nie celebrujmy zwycięstwa, dopóki ono się nie pojawi. Nie chwalmy dnia przed zachodem słońca, bo wcale tak nie jest, jak większość z Was myśli i zaraz Wam o tym opowiem. Znam akurat plany jaszczura, a jaszczur się z tym nie kryje, publikuję je w różnych miejscach na internecie. I ja to czytałem, znam od lat plany tego, co ma teraz nastąpić, i widzę, że to następuje. To tylko dla zmyłki, jaszczur ma wielu zadaniowców, którzy wzbudzają w ludziach pewność i lenistwo w pewnym sensie, mówiąc, że wszystko jest wygrane. Nie jest wygrane. Fałszywe przesłanki nic nam nie dają, wręcz odwrotnie. Wpuszczają nas w maliny, wpuszczają nas w różnego typu pułapki. Ja to nazywam wielkim zwiedzeniem, czyli wielkie zwiedzenie, coś, co pojawiło się. Teoria, to znaczy nazwa, która pojawiła się już bardzo dawno, e, obok wielkiego ucisku, który już mamy, on się rozwija, i oprócz wielkiego przebudzenia, które też w jakiś sposób e, funkcjonuje. Bardzo wiele osób już widzi, kto jest kim i co jest czym, e, ale nic z tym nie robi. Uważają, że jak już ludzie się przebudzili, to samo się zrobi, albo że są jakieś siły, które gdzieś e, za nas to robią, więc my nie musimy wychylać. E, Nosa poza ściany mieszkania i nic nie musimy robić. Jak widzę po tym, co się dzieje na świecie, a szczególnie w kraju nad Wisłą, to ludzie walczą ze skutkami, zamiast wyrwać przyczynę z korzeniem całym. No niestety, dopóki korzeń jest zdrowy, to możemy walczyć jak Don Quixote z wiatrakami i nic nie zmienimy, a jedynie będziemy się pogrążali tak jak pogrążamy się nadal. Bo jak widać ta śruba jest coraz mocniej przykręcona i coraz większe niespodzianki i to takie bardzo niemiłe, szykuje nam jaszczur. Po pierwsze, już najbliższe jesienie, a to może być nawet trochę wcześniej. Różne źródła podają, że może wybuchnąć wojna i to taka już całkowicie światowa na dwóch albo trzech frontach. Ta wojna toczy się już w tej chwili, ona jest pełzająca, ona jest taka niewidzialna, ale, ale jest. To jest wojna informacyjna, e, wojna na trucizny, e, wojna na energetykę i, i, i też no, nazwijmy to medyczna. Tak, to wszystko zabija ludzi cichcem, przerzucając odpowiedzialność na zupełnie inne strony a, życia. Ludzie giną na wojnie, a wydaje nam się, czy tam niektórym, że a, to są przyczyny naturalne. No tak już jest skonstruowany ten świat dzisiejszy, w którym żyjemy. No i a, tak jak wspominałem w poprzednich programach, niewiedza, czy ignorancja, czy lek lekkomyślność nie zwalnia nas z odpowiedzialności. Nie, Jaszczura nie obchodzi, że nie wiemy. On wali prosto w łeb, bo akurat taka jest jego natura. Więc ludzie nie rozumieją całej sytuacji, zaraz też ten temat rozwinę. Widzą wroga tam, gdzie go nie ma i atakują swoich braci, ponieważ Jaszczur powiedział, że oni są naszym wrogiem. Ludzie chętnie idą zabijać na front innych. Takich samych ogłupionych ludzi jak i oni, a później mają olbrzymie poczucie, wyrzuty sumienia. Ja widziałem film polskiego najemnika, który wrócił ze wschodu tutaj z tej wojny i powiedział, że bardzo jest rozczarowany sobą, że traktuje sam siebie jako mordercę, że ta wojna niczemu dobremu nie służy. To jest tylko wojna w interesie jaszczurów i nikogo więcej. Tam bracia zabijają braci, ponieważ. No, cały podział na świecie na my i oni to jest oni tam na górze, czyli wszyscy ci tak zwane elity, celebryci, ludzie, którzy rządzą tym światem, no rządzą, no wykonują polecenia, ale nazwijmy to rządzą. Celebryci, czy ci wszyscy sławni ludzie, oni służą mocno jaszczurowi i służą ku temu, żeby zniewolić ludzkość, ogłupić ludzkość i wprowadzić tam, gdzie jaszczur będzie sobie życzył, czyli tak zwany baran z czerwonymi rogami, o którym tak wielokrotnie mówiłem w różnych programach, a którego można obejrzeć na filmie Piłat i inni Andrzeja Wajdy. Jaszczur jest przygotowany do tego, co teraz się dzieje, bo to Jaszczur napisał scenariusz do dzisiejszych wydarzeń. Mamy w tej chwili wojnę pogodową, informacyjną, żywieniową, medyczną i tak dalej, to już wspominałem, i to się wszystko dzieje, ale w tej chwili ta wojna już będzie wychodziła spoza ukrycia i pojawi nam, no tak, pokaże nam swoją prawdziwą twarz. Wiem, że jestem jak Kassandra, opowiadam ludziom o pewnych zagrożeniach, i nikt nie chce uwierzyć w tego konia trojańskiego, którego właściwie to już puściliśmy. Do środka. Praktycznie ten koń trojański już wyparł nas z naszego własnego kraju. No i coraz bardziej zaciska nam pętlę na szyjach. Wiele osób nie chce słuchać, bo nadal uważają, że skoro tyle milionów ludzi się budzi, to już nic nie może złego się wydarzyć. No niestety może to widać na działaniach. No, na działaniach ludzi, tych ostatnich, które pokazały mi jak bardzo ludzie śpią, jak bardzo się mylą, jak bardzo żyją w ignorancji, ogłupieniu, ale przede wszystkim w lenistwie, bo spychają odpowiedzialność za swoje życie na kogoś innego oczekując, że to Briggs właśnie, czy Trump, czy białe kapelusze, czy Jezus, czy kosmici zrobią to wszystko za nich. Niestety za nikogo nikt tego nie zrobi. Każdy musi sam wznieść się na wyższy poziom, żeby wyjść z Matryksa, żeby e, osiągnąć zbawienie, żeby zasiedlić nową ziemię. Więc w tej chwili ostatnio od, od paru tygodni dzieją się różne ciekawe rzeczy, które odwracają uwagę od e, tego, co robi Jaszczur za naszymi plecami. A to były wybory do Eurokołchozu i do tego czegoś, co jest na wiejskiej w Warszawie. Teraz y, zaczęły się wakacje. Mamy Mistrzostwa Europy w piłce nożnej i Olimpiada. No, tego wszystkiego, Olimpiada będzie niedługo, to wszystko ściąga uwagę ludzi, to wszystko doi energię z tych ludzi, którzy tym się fascynują, i całkowicie oślepia ich, y, bo odwraca ich uwagę od tego, co Jaszczur przygotowuje. A przygotowuje te wojny, o których mówiłem i to już oficjalne. Oficjalne media o tym piszą. Widać, jak różni przywódcy rozjeżdżają się do różnych krajów i a, a, zawiązują nowe sojusze. O tym się mówi jawnie już, i nawet terminy podają, kiedy to ma nastąpić. Więc jeśli wiemy, że grozi nam jakieś nie, niebezpieczeństwo, to uważam, że warto przygotować się do tego, co nadchodzi do w warstwie mentalnej, ale też i fizycznej i duchowej. Te wszystkie trzy nasze warstwy człowieczeństwa są bardzo istotne. Ja tutaj zaczynam w tym mentalnym plecaku przetrwania od takiego działu poświęconego rozeznaniu sytuacji, kto jest kim i co jest czym i co możemy zrobić w tak zwanym realu, w świecie materialnym, by być lepiej przygotowanym do, do takich właśnie chaotycznych i niebezpiecznych wydarzeń. One mogą nastąpić, ja nie mówię, że muszą i też uderzą w każdego zupełnie inaczej. Jeśli człowiek jest przygotowany, do tego, co może nastąpić, to łatwiej sobie daje radę w, w sytuacjach awaryjnych. To do tego armia przygotowuje wojsko poprzez różnego typu ćwiczenia i manewry. Pokazuje, jakiego typu mogą być wydarzenia, jakiego typu zagrożenia, i ci ludzie już lepiej funkcjonują, kiedy znajdą się naprawdę na froncie. I to samo jest właśnie z nami. Tutaj szykuje się nowa pandemia, która wprowadzi Ludzkość, w ponowne zagrożenia i ograniczenia, mobilizacja zarówno kobiety, jak i mężczyzn, eee, drożyzna. Głód, no bo jak będzie drożyzna, teraz ta wojna pogodowa bardzo mocno ograniczyła płody, jesienią będzie tego dużo mniej, będzie kryzys energetyczny, więc i ceny poszybują w górę, ludzie tracą pracę i to już widać też, a na dodatek jeszcze pojawiają się e, e, innej rasy najeźdźcy, którzy udają uchodźców i... E, z tego co wynika, chcą narzucić, żebyśmy my utrzymywali ich tutaj. No, pojawia się chaos, i on niewątpliwie będzie, bo ja nie widzę tutaj żadnych sił, które mogłyby wytworzyć jakiś cud, który odmieni naszą rzeczywistość. My sami odmieniamy rzeczywistość i, i mamy to, na co zgadzamy się. Przypominam taką bardzo mądrą bajkę słowiańską o koniku polnym i mrówce. Która wyraźnie mówi, że jeśli nie, nie dbamy o swoją egzystencję, tak jak konik polny, który tylko śpiewał, tańczył e, różnym innym owadom, nie dbając o to, o, o, żeby zebrać zapasy na zimę i przygotować jakieś miejsce do zamieszkania, w odróżnieniu od mrówki, która krzątała się przez ten cały czas, zbierała plony wtedy, kiedy ona się pojawiały i przygotowała swój domek do zimy, i później jak Przyszła zima, konik polny prosił o pomoc, wsparcie, jedzenie tym, tych wszystkich, którym on na skrzypkach przygrywał. Niestety nikt mu nie pomógł, nikt go nie poczęstował strawą. A mrówka żyła sobie w wygodzie. Wyciągnijcie sobie sami wniosek: możecie obejrzeć całą bajkę gdzieś na pewno znajdziecie na internecie. Bo ona bardzo mądrze pokazuje, jak funkcjonuje mechanizm świata. Jak to wszystko wygląda w społeczeństwie, że dzisiaj ci, którzy Cię podziwiają, jutro mogą Cię olać, bo po prostu uznają, że jesteś frajer? No, tak to bywa każdy niech sobie wyciągnie wnioski sam. E, widzimy teraz w mediach bardzo dużo satanizmu. To czy tam jakieś eurowizje, czy jeszcze inne występy, jakieś Madonny, czy, e, czy różni wykonawcy. Ciągle są te wątki diabełka, szóstek i tak dalej, i tak dalej. Nie chcę tego pokazywać, to nie ma sensu, ale widzimy już, jak bardzo wielu z nich pracuje dla tej siły ciemnej, którą zwamy, zwiemy szatanem. No to praktycznie to już oficjalny władca chyba tego świata. Skoro tak jawnie się pokazuje, no pokaże się pewnie jeszcze jawniej, ale jak na razie, to, to już zaczynamy wiedzieć, z kim tańczymy kto jest po przeciwnej stronie. On próbuje zastraszyć bardzo wiele osób, a niektórych przekupywać, to też wiem, bo to się cały czas dzieje, czy oszukiwać. No i te wszystkie dziedziny, o których teraz powiedziałem, czyli zastraszenie, przekupstwo, oszustwo, bardzo mocno funkcjonują w świecie. Ja to obserwuję, widzę zarówno u siebie, w swojej rzeczywistości, jak i u różnych znajomych. Ale też wszczepiono w tym narodzie nad Wisłą takie hasło, Polacy, nic się nie stało. To jest takie olewactwo, że bez względu na to, jakiekolwiek będzki dostaniemy, to mamy krzyczeć, że nic się nie stało, bo przecież jest bardzo fajnie. Bo jest przecież Briggs, bo jest Jezus, kosmici, białe kapelusze, więc po co my mamy się męczyć? Po co mamy gdzieś tam być ważni, przecież nic się nie stało, jeśli, jeśli będziemy zepchnięci? Gdzieś tam na margines życia jako niewolnicy. No i tak się dzieje. No. Ludzie chodzą do kościołów i wychodzą z mentalnością niewolnika, walam się w pierś i przyznają do jakichś win, do których, o których nawet nie wiedzą. To tyle dygresji, warto może, żebyście się nad tym zastanowili, bo te wszystkie rzeczy mają bardzo duży wpływ na nasze postępowanie w sytuacji chaotycznej i kryzysowej, jaka niewątpliwie. No się pojawia, już jest, ale się natęża, jest coraz większa i będzie coraz większa z działaniami wojennymi włącznie. Ja te działania wojenne od dawna już przepowiadałem, co prawda nie trafiłem wtedy z terminem, ale teraz widzę, że to już się realizuje. No i tak paradoksalnie w moich wizjach... E ta wojna wcale nie musi oznaczać dla nas najgorszego rozwiązania. Paradoksalnie może przynieść nam pewne korzyści, a nawet wyzwolenie. Ja nie mówię o wszystkich, bo jeśli poddamy się tej całej retoryce i, 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 i damy się zastraszyć, no to niestety no damy się zapędzić tam, gdzie szczur chce nas e, zapędzić i, i zapędza już. Łagodnych zmian niestety nie będzie, bo coś musi zburzyć. E, ten świat, ten stary świat epoki ryb. I tak, tu musi zrobić się miejsce na, na erę wodnika, gdzie jest już, czy będzie całkowicie nowy paradygmat. Paradygmat, do którego nie pasuje stary paradygmat epoki ryb. Nie pasuje, bo zupełnie inne zasady tam funkcjonują i ze starymi nawykami, ze starymi przyzwyczajeniami i upodobaniami niestety nikt nie wejdzie na Poziom ery wodnika na poziom nowej Ziemi. To trzeba wziąć to sobie pod uwagę bardzo jasno, no bo tak to właśnie jest. Ja tak to widzę. Oczywiście możecie w to nie wierzyć, ale to już jakby nie moja sprawa. Opowiadam swoje widzenie świata, opowiadam, jak to wygląda przez pryzmat moich doświadczeń, zarówno tych osobistych, tych książkowych, jak również tych, które miałem podczas śmierci klinicznej. Te wszystkie rzeczy teraz pozwalają łączyć mi kropki. I właśnie dzięki temu powstał ten program dla ludzi, którzy chcą wziąć sprawy w swoje ręce i mówię tu o mentalnym plecaku przetrwania warsztaty i webinar. I, I żeby mogli to wykorzystać. Ale nikomu się nie narzucam. Jak nie chcesz pracować, czy uważasz, że to ci jest niepotrzebne, no to znaczy, że jest ci niepotrzebne, więc nie ma sensu yy, namawiać. Informuję, kto będzie rezonował z tym, co mówię, kto będzie kumaty, to napisze do mnie, i zapisze się na webinar czy na warsztat i, i, i dowie się dużo więcej, a. Widzę, moim zdaniem ta wiedza bardzo pomaga, mnie pomaga, no to i bardzo wielu osobom na pewno też, więc kto chce, skorzysta. Ludzie wierzą, jak widzę, w kłamstwa, wpadają w pułapki. No i tutaj podam parę przykładów, żebyście mieli jasność, jak bardzo można się skaleczyć, jak bardzo można się zawieść w momencie, kiedy posłuchamy tej całej retoryki, która już tu funkcjonuje. No, pierwszym takim przykładem to jest. Mobilizacja. No, panowie w internecie już sobie rozpisują, że bohatersko nie pójdą na wojnę, ale dadzą się zamknąć w więzieniu. No bo jest taki niby wybór, według tego, co nazywają tutaj prawem że albo idziesz na wojnę, która no, niedługo ma nastąpić, albo pójdziesz do więzienia tam na ileś lat. No ale po pierwsze, czy są tylko dwa wyjścia w tej sytuacji wojna albo więzienie. Po drugie, te więzienia to wcale nie będą takie słodkie, takie zwykłe więzienia, bo moim zdaniem to po to właśnie budowali te obozy FEMA, w Polsce też takie są, żeby tych nieposłusznych tam zlokalizować. I to nie będzie sielanka. Ja uważam, że w tych więzieniach trudniej będzie przetrwać, trudniej będzie... Uchować życie, niż właśnie na wojnie, bo tam już będzie absolutne zamknięcie w puszce i jaszczur nie będzie się z tymi ludźmi patyczkował. Po to to właśnie jest, żeby w łatwy, łatwy sposób pozbyć się bardzo wielu przeciwników, jeśli chodzi o jaszczura. To jest jak widać dialektyka, dialektyka heglowska, o której wielokrotnie mówiłem, czyli wojna lub więzienie, to są dwa skrzydła tego samego ptaka który jest drapieżnikiem i chce zdepopulować jak najwięcej ludzkości. To jest pierwszy taki przykład. Drugi to już mieliśmy na wyborach, opowiadałem o tym w ostatnich programach. Ludzie protestują przeciwko pewnym działaniom polityków, ale później wybierają tych samych polityków, którzy te oprotestowane działania im wprowadzili w życie. Więc tu jest już koło się zamyka i widać wyraźną głupotę i Ignorancję tych ludzi, i później wybierają sobie też na przywódców te swoich protestów e, ludzi, którzy współpracują z władzą, więc praktycznie to nie ma najmniejszego sensu. Walczą z wiatrakami. No tak, ludzkość ma w tej chwili taką tendencję, ale chyba zawsze, bo to już jaskinia platońska o tym mówi: że walczy ze skutkami, zamiast e, wziąć się za przyczynę, zamiast wyrwać. Zło z korzeniami. To nie, nie zauważają przyczyn, nie zauważają korzenia, tylko walczą z wiatrakami i chodzą na skargę i radzą się tych, którzy im te problemy zrzucają i zrzucali na głowę. No tak się nie da zmienić rzeczywistości na lepsze, ale na gorsze się da i właśnie to się dzieje. Większość ludzi żyje w takim przebudzonym ego, wydaje im się, że są przebudzeni i czekają na godota, że ktoś coś za nich zrobi, że e, ktoś ich wyzwoli, czy to Trump, białe kapelusze, QAnon albo, e, albo na przykład e, Briggs, o którym za chwilę będę mówił. Tak, ludzie czekają na tego godota zamiast wziąć sprawy w swoje ręce. No, życie pokazuje, że jeśli sam nie zrobisz dobrze, to inni też niekoniecznie zrobią tak, jakbyś chciał. Ale zawsze, jeśli ktoś za ciebie coś robi, musisz zapłacić, a tutaj zapłatą jest twoja wolność tutaj zapłatą jest też często twoja dusza. Sam zdecyduj, co chcesz. Ja uważam, że nie muszę. Czekać, aż liczba krytyczna ludzi się jakoś przebudzi i weźmie do roboty, bo uważam, że każdy zmienia swoją rzeczywistość w sobie. Zmieniając siebie, zmienia z cały wszechświat dookoła. Więc dla mnie reszta się nie liczy. Wychodzę z założenia zelandowskiego, że mam być sobą. I innym pozwolić być sobą. Jeśli ktoś ma ochotę na sen, to niech śpi, i ja tym się nie przejmuję. Nie zaglądam nikomu e, do ogródka. To jest jego sprawa, on sobie robi co chce. Dopóki ktoś nie wchodzi w mój ogródek, to mnie to nie interesuje. Jak zacznie wchodzić, wtedy będę reagował i niekoniecznie to jest nie będzie chrześcijańskie postępowanie, bo ja chrześcijaninem nie jestem. No ale wracając dalej. Właśnie niedawno oglądałem taki bardzo ciekawy materiał opisujący no, takie bardziej, może z bardziej prawdziwej strony wydarzenia polityczne. No i widzę, że jest olbrzymia rzesza ludzi, którzy wierzą w BRICS, w związek takich krajów jak Brazylia, Rosja, Indie, Chiny. Czy Republika Południowej Afryki, teraz tych państw jest jeszcze dużo więcej, które wprowadzają teraz nową swoją walutę? Już to nie będzie dolar, waluta oparta na, na kruszcach. Mówią, że to będzie związek, sprawiedliwy związek kilku państw, gdzie będzie wolność, gdzie będą uszanowane prawa człowieka, i tak dalej, i tak dalej, gdzie nie będzie. Żadnego typu zamordyzmu. No fajnie to to brzmi. Jak widać, w tym BRICS-ie no, główną rolę odgrywają Chiny, które są potęgą gospodarczą, polityczną i pod każdym innym względem, e, i militarną również. No i co tu my, kurcze, widzimy? No, jeśli Chiny będą miały dominującą rolę, będą tym hegemonem w nowym porządku świata, bo BRICS to też niby nowy porządek świata, tylko niby trochę inny niż ten, który w tej chwili forum ekonomiczne, nazwijmy to tak, czy Bilderberg chce nam narzucić, więc zastanówmy się, jaką rzeczywistość przygotowuje nam BRICS. W Chinach jest już normalnie nowy porządek świata. Już jest zamordyzm, już bez zgody partii i rządu nie można tam bardzo wielu rzeczy zrobić. Są już 15-minutowe miasta, ludzie są ingiwilowani, sterowani, sprawdzani i ograniczani. Też i zabijani, bo przecież tam są różnego typu czystki etniczne. No, więc jeśli Chiny wprowadzą, będą hegemonem na Cały świat pod sztandarami BRICS, to wyobraźmy sobie, co tam teraz będzie. A za chwilę jeszcze opowiem Wam jedną ciekawostkę e, na temat tego, jak powstały ludowe Chiny, bo bardzo wiele osób nie zdaje sobie z tego sprawy, a to bardzo ciekawa historia. No, wracając do Chińczyków. Byłem kilka lat temu w Azji, w Birmie i Kambodży, i zauważyłem, że tam już wszędzie właściwie dominują Chińczycy. Cały biznes, ten wyższy, jest w rękach Chińczyków, i ci Chińczycy są bardzo nieprzyjemni dla, dla miejscowych, ale tak samo i dla turystów. A teraz, właśnie ta ciekawostka dotycząca tego, jak powstały ludowe Chiny. Rewolucję kulturalną wymyśliły i zasponsorowały jaszczury. To te dwie główne rodziny, które w tej chwili tak oskarża się o to, że ciągną świadku upadkowi i zniewoleniu. Oni tam bywali u Mao tse stworzyli właściwie Mao tse sfinansowali jego armię i to miało na celu odmienienie oblicza Chin. Tu chodziło o to, żeby zdepopulować Chiny, żeby... Unicestwić tych, którzy myślą samodzielnie, ludzi myślących kulturalnych, no na tym niby ta rewolucja miała polegać, i wprowadzeniu do władzy właśnie prostych ludzi nie mających żadnej wiedzy i żadnych informacji, którzy będą posłuszni dyrektywom które będą przychodziły z biura politycznego. Dzisiaj niewiele się zmieniło, ale Chiny się zmieniły i Chiny stały się takim właśnie państwem, który no, wytworzył wierno poddańczy, taki feudalny system oparty na nowoczesnych technologiach. Chiny bardzo mocno współpracują z Jaszczurem, współpracowały Współpracują i będą współpracowały, ponieważ one są wyznaczone przez Jaszczura na nowego hegemona świata. Stany Zjednoczone w tamtym momencie zostały już przeznaczone na rozbiórkę, na rozwalenie, i tak to właśnie dzisiaj się dzieje. Ten środek ciężkości tej całej władzy i gospodarki przechodzi na Chiny, a Stany Zjednoczone zapadają się powoli i pewnie niedługo się zapadną. Ja już nie wierzę w to, że tam odbudują się, ponieważ. To nie leży w, w planach, właśnie jaszczurów. Właśnie po to Chiny e, e, dostały tyle władzy, przelane zostały różnego typu technologie, czy to sprzedane, czy ukradzione, nieważne. Chiny przejęły technologie amerykańskie, europejskie, jakiekolwiek inne. Po to właśnie, żeby stać się tym hegemonem. Mają olbrzymi potencjał i wykorzystają ten potencjał. No, prawdopodobnie, jeśli pójdzie tak, jak sobie kreatorzy tego, czy planiści tej historii życzą, no to niedługo koń chiński może napić się wody z Wisły, tak jak to zapowiadali. Więc wcale ten BRICS nie zapowiada nam niczego dobrego. No i trzecia rzecz, że zarówno te ciemne siły forum ekonomicznego, jak i niebyś światlisty BRICS bardzo mocno prądu do wprowadzenia, e, jakby wprowadzenia sztucznej inteligencji we wszystkich we wszystkich sprawach życiowych. Sztuczna inteligencja jest bardzo wielkim zagrożeniem dla ludzkości. O tym być może zrobię nową audycję, ale tak to właśnie wygląda. Więc BRICS to moim zdaniem jest jedna wielka ustawka, jedno wielkie zwiedzenie, które ma ściągnąć uwagę i wsparcie ludzi. Którzy nie chcą nic zmienić tak de facto. Którzy chcą zrekonstruować Matrix i żyć w starym paradygmacie, tak, jak to było dotychczas. No każdy niech sobie wybierze, co chce, ale moim zdaniem, wchodząc w Bricks, znowu wchodzimy w pułapkę, to nie będzie nic dobrego. Wyjście z Matrixa jest tylko i wyłącznie przez mental. O tym mówię właśnie w mentalnym plecaku przetrwania. Zmieniając siebie zmieniamy świat dookoła, zmieniamy swoją rzeczywistość. A żeby być gotowym i umieć się zmienić potrzebna jest wiedza i to ta prawdziwa, czyli wiedza, prawda, odwaga i działanie. Bez działania nic się nie zmieni, nic się nie zrobi, bo nikt za nas nie zrobi tego tak jak my potrzebujemy. Jeśli tego nie wprowadzimy w życie, to jesteśmy ofiarą losu i zostajemy w tym Bricksie, Matriksie czy czymkolwiek, ale to na jedno wyjdzie. To są różne frakcje tej samej siły, która, jeśli chodzi o polityków, media, i tak zwane elity, to działa dla jednego. Ciemnego bytu, który chce zdominować świat. Czy to będzie sztuczna inteligencja, czy szatan, czy jakby to nazwać, to nie ma większego znaczenia. Tu się toczy gra o naszą wolność, o nasze człowieczeństwo, o naszą energię i o nasze dusze jeśli to coś komuś mówi. Więc, mając wiedzę i znając prawdę, mamy szansę przetrwać, zarówno w tych ciałach fizycznych, jak i duchowo z naszą duszą, z naszym człowieczeństwem. No, ja tak to widzę, a każdy niech wyciągnie wnioski sobie sam. Myślę, że zrozumieliście, jak bardzo wiele osób się myli, wyciągając wnioski, na przykład chociażby w temacie pobo poboru do wojska, czy, czy w zupełnie innych tematach. No, liczenie na, na polityków nie ma najmniejszego sensu. Nie ma proludzkich dobrych polityków, którym dobro ludzkie jest. Leży na sercu. No, może pojawi się jeden, drugi, trzeci, ale jak widać, to strzelają do nich i później rzeczywistość wraca na stare tory. Dobrze, tu się rozgadałem, więc polecam mentalny plecak przetrwania, czyli jak odnaleźć się w dzisiejszej rzeczywistości. To jest pakiet wiedzy, techniki i ćwiczenia, które w trakcie tego warsztatu przekazuję. E, e, tym, którzy są zainteresowani. Jest tam też e, taki dział poświęcony temu, co w zaświatach, czyli e, co się dzieje, jak wychodzimy z ciała i. A, no, czy tracimy ciało? To jest też bardzo możliwe w najbliższych czasach. Zawsze było możliwe, ale teraz jest szczególnie, bo tam też jest trochę pułapek, o których właśnie mówię na, na tych swoich warsztatach. Więc tych, którzy rezonują z tym, co powiedziałem, zapraszam najpierw na webinar, jeśli ktoś nie, nie może przyjść na warsztat, który poprowadzę z Grzegorzem Glinką już 4 lipca od godziny 16 do 21 czasu polskiego. Bo tu pisali ludzie z zagranicy właśnie na temat tego, czy będzie webinar. E, później będzie warsztat 6 e, lipca. 6 lipca między 10 a 15.30 we Wrocławiu w centrum. I 13 lipca w Warszawie między 10 a 15.30, w Warszawie na Bielanach. Informacje znajdziecie o tym na moim facebooku w wydarzeniach, ale też można napisać pod adres neolandmałpatlen.pl, i wtedy podeślę Wam e, informacje na temat konkretnego warsztatu. Chciałem też przy okazji zaprosić Was na Ladodeje, festiwal słowiański, który odbędzie się 26, 7 i 8 lipca w Lizawicach pod Wrocławiem. Też tam będę. Organizuje to telewizja VTV Studio. No i będzie się działo, to będzie gorący lipiec, jak sądzę, taki intensywny. Zapraszam wszystkich chętnych. Przy okazji chciałem podziękować darczyńcom, że jeszcze tam kilka osób o mnie pamięta, i zaprosić do obejrzenia programu audycji Wielkie Zwiedzenie na moim kanale. To jest pierwsza część tej audycji dzisiejszej, więc tam możecie sobie uzupełnić pewne informacje. No, a niebawem pojawi się nowa audycja o zadaniowcach, którzy właśnie wprowadzają ludzkość w błąd i to będzie nosiło tytuł Kijanu i zadaniowcy. To niebawem, nie wiem jeszcze, czy u Rachela na Studio VTV, czy u mnie na Chris Rudolf TV to się pojawi, być może też na Rumble, telewizja nowej rzeczywistości. Zobaczymy, ale już dzisiaj zapraszam do następnych programów. Cześć.